Gdzie naprawdę firma Lindorf? Czy mogę pomóc? Witam. Dzień dobry. Bardzo serdecznie. Kłaniam się bardzo nisko. Ja dzwonię z takim problemem, bowiem rozmawiałem z trzema osobami, które ode mnie uciekły, ponieważ podałem datę urodzenia. To jest takie dziwne trochę, prawda? Dziwne. No, wiedzi panie, bo problem jest taki, że jak podam numer PESEL, to każdy w ogóle obraża się i mówi, że nie będziemy rozmawiać, bo i w ogóle jakieś fochy. No, ja chciałem porozmawiać kulturalnie. Rozumiem. Dobrze, ja poproszę numer PESEL pana i już będę mogła sprawdzić. Że pani obroni honor firmy, a nie jakieś tam głupoty. Tylko nie wyświetla mi się żadna osoba o takich danych, proszę pana. A w jakiej sprawie pan dzwoni? Już mówię, chciałbym uzyskać numer sprawy, prawda, żeby móc porozmawiać dalej. I nie wiem, jak go uzyskać. Rozumiem. A pan tutaj ma jakąś sprawę, rozumiem, tak, w naszej firmie? Właśnie taką mam sprawę. No. Jak uzyskać taki status? To znaczy, no gdyby tutaj jakakolwiek była sprawa, to oczywiście by mi się tutaj otworzyło cokolwiek. Dziwna sytuacja, że tutaj nie ma. Znaczy, nie, może nie dziwna, bo jeszcze jej nie ma, ale chciałbym ją uzyskać. I właśnie chciałbym się dowiedzieć, jak to, wie pan, jakie są etapy uzyskania takiego statusu. No bo proszę pana, no my nie udzielamy żadnych pożyczek, tak, więc nie ma możliwości. Ale co mogłem zrobić, bo jakieś tam długi skupujecie, wiadomo, za groszowe, prawda, kwoty i nękacie ludzi, ale to nie o tym dzisiaj odcinek. Chodzi o to, że ja bym chciał sam być właśnie takim dłużnikiem u was, takim klientem wręcz. No ale jeżeli pan nie ma, proszę pana, żadnych zobowiązań. To niech mi pani powie, jak je uzyskać, jak je zdobyć. Proszę? Jak zdobyć zobowiązania? Wziąć jakiś kredyt, pożyczkę. I nie spłacać. To znaczy, no proszę pana, no jeżeli panu na tym zależy, no to tak, tylko że proszę pana, pan mówi, że pan ma tutaj jakąś sprawę. Sprawa jest taka, żebym chciał uzyskać status dłużnika. Rozumiem. Czasem jest tak w firmach, że da się jakoś, wie pani, tak, żeby nie czekać, wie pani, na niespłacanie jakichś kredytów, bo ja nie biorę nigdy kredytów żadnych, bo mi to nie jest potrzebne. Rozumiem. Ale właśnie chciałbym jakoś, wie pani, mimo wszystko taki status uzyskać. A niech mi pani powie, w jaki sposób można, jeżeli już uzyskam kredyt, prawda, i nie będę go spłacać, jaką mam gwarancję, czy jak mógłbym to załatwić, żeby u państwa mieć dług? Nie wiem, czy jest możliwość, że rzeczywiście jakieś po prostu bezpośrednio jedno zobowiązanie, jeżeli pan rzeczywiście miałby jakieś zobowiązanie, czy jest możliwość odkupienia od innej firmy. A może pani więc polecić ciężko jest mi bank, naprawdę, proszę a może, pana, a pani no niestety. Bank, który będzie najbardziej chętny, żeby z wami współpracować, żeby uzyskać... Nie bank. Będę mogła panu pomóc. Proszę? Ale w jakim banku pani poleciłaby, żebym wziął kredyt, żeby do was trafić? To oczywiście od pana zależy. Ale mówi pani jakikolwiek, to jakoś tam windykacja będzie. To mam jeszcze takie drugie pytanie, tak mi na myśl przyszło, wie pani, raz chodzi śmierć i koza ma to z głowy. Czy może rekrutujecie pracowników? Proszę? Czy może jest jakiś dział rekrutacji, żeby porozmawiać w sprawie zatrudnienia u państwa? No jest możliwość, można wysłać na adres mailowy swoją aplikację, tak? Wszystko na internecie, może pan wszystkie informacje uzyskać. A hipotetycznie zakładają, że na przykład wziąłbym kredyt i go nie spłacił, czy dalej miałbym szansę, żeby się u was zatrudnić? No proszę pana, akurat wydaje mi się, że tutaj już każda osoba jest jakoś rozpatrywana indywidualnie, ale naprawdę ciężko jest mi tutaj panu dobrą tutaj odpowiedź udzielić, a nie chciałabym rzeczywiście jakichś błędnych informacji. No dokładnie, to mam taką uprzejmą prośbę. Może pani mogłaby mnie przełączyć do działu jakiejś rekrutacji, coś takiego? Niestety nie mam możliwości, bardzo mi przykro. Zadzwonić pana infolinię, nie mam możliwości przełączenia do innego działu tej rekrutacji. Będę bardzo wdzięczny i wdzięczny, jeżeli by pani mi taki numer podała, to zadzwonię, porozmawiam i będzie. No proszę pana, no już bezpośrednio mailowo. Można się kontaktować. A telefonicznie? Dokładnie. Sama pani słyszy, że rozmawiać umiem. I to chyba taka windykacja polega na rozmawianiu, a nie na wysyłaniu maili, prawda? Czy na maili? No ale proszę pana, jeżeli chciałby pan wysłać rzeczywiście aplikację, no to pierwszy ten kontakt jest rzeczywiście mailowy, tak? Aha. A w przypadku, gdybym chciał zostać dłużnikiem, to również mailowo, czy jak to się odbywa? Proszę? W przypadku... Ale proszę pana, ja już udzielałam informacji. Bardzo dziękuję za rozmowę. Do widzenia. Do usłyszenia na YouTubie. Pozdrawiam. Do usłyszenia. Pozdrawiam.